Moimi gośćmi będą Marcin Najman. Spocznij. A także Jacek Murański. Panowie chcą, aby głos był wyciszany ich oponenta, żeby mogli powiedzieć do siebie tyle, ile tylko chcą. Rund będzie 8. 4 rundy będzie mógł rozpocząć Jacek Murański. 4 rundy będzie mógł rozpocząć Marcin Najman. Przez 3 minuty jedna osoba rozpoczyna, później 3 minuty na odpowiedź i później po minucie na ostateczne odpowiedzi w każdym temacie. Tak minie nam pierwsza godzina i około 10 minut, a następną godzinę spędzimy na wolnej Amerykance. Widzę, że są stroje. Ja również jestem w kamizelce kuloodpornej, oczywiście to po ostatnich słowach, wywiadach. Pacyfikowała tą sytuację, bo za chwilę mogą mieć taką sensację, że do walki sobotniej nie dojdzie. Przynajmniej jednej, bo przynajmniej jeden z nich miałby przestrzelone kolano. Ale chcemy zapewnić, że ochrona przeszukała wszystkich i tak tutaj kamizelka oczywiście nie będzie potrzebna. Panowie, rozpoczynamy pierwszą rundę. To może krótko odniosę się do rzeczy, które były poruszone przez pana Daniela Mielańczuka. Albo nie zrozumiał, albo też nie wnikał w temat, co do którego chciał się wypowiedzieć. Otóż wszystkie rzeczy, te procesowe, o których ja mówię i mówiłem na konferencji tej pierwszej o Marcinie Najmanie, źródłem tych informacji jest szanowany redaktor śledczy potężnego medium wirtualnej Polski, pan Szymon Jadczak. W latach 2021-2022 popełnił serię artykułów dotyczących mroczna, nieznana przeszłość kryminalna Marcina Najmana. Marcin Najman próbował te artykuły blokować za pomocą prokuratury nieskutecznie. A która była dla mnie bardzo istotna podczas konferencji. Teraz wyłączamy mikrofon Jackowi Murańskiemu, włączamy Marcinowi. Ja muszę ci w końcu powiedzieć prawdę, jak było z tą Legią Cudzoziemską. Ponieważ ja służyłem z tobą, byłem twoim kapralem, tylko w pewnym momencie pierdolnęła mina przeciwpiechotnia koło twojej głowy i ty po prostu zrobiłeś się debilem. No. Zawieźli cię do wariatkowa, pamięć ci się urwała i tylko masz jakieś takie flashbacki. Powiem ci, jak to było od początku. Służyliśmy w oddziale w północnej Afryce. W naszej bazie zajmowałeś się czyszczeniem latry. Niestety nie jeździłeś z nami na żadne ćwiczenia, nie jeździłeś z nami na żadne akcje, ponieważ jesteś tumanem i nie potrafiłeś się nauczyć języka francuskiego. Ta rola została ci przydzielona i twój pseudonim to był Coudemon Latryna. Przy jednej kolacji, kiedy podali nam grochówkę, przeraziłeś się, bo myślałeś, że teraz będziesz miał dwa razy więcej roboty po prostu po takiej kolacji. I zacząłeś wpierdalać tą grochówkę, ile wejdzie. Zjadłeś ze 4 talerze. Żeby więcej żołnierzy, po prostu żeby dla żołnierzy brakło. W nocy puszczałeś takie bąki, że jeden naruszył minę przeciwpiechotnią, którą wróg nam podłożył pod namiot i pierdolnęła tuż przy twojej głowie. Stałeś się kompletnym odklejeńcem i debilem. Zawieźli cię do wariatkowa, tam co jakiś czas jeździsz teraz na konsultacje. Ta gimnastyka, którą pokazywałeś, to najprawdopodobniej to było w Choroszczy, gdzie ty uważałeś, że to jest jakiś taki trening trenowania brzucha, a tam ktoś cię po prostu po tym brzuchu macał. I przyszedł czas, żebyś po prostu żył w prawdzie. Byłeś faktycznie szeregowym, czyściłeś latryny, służba spowodowała, że stałeś się debilem i takim odklejeńcem już po prostu jesteś. A ja byłem twoim kapralem. Spocznij. Tyle ode mnie. Teraz minuta na uzupełnienie bądź odpowiedź od Jacka Murańskiego. Nawiążę jeszcze do konferencji i do tego śmierdzącego, tak, z Buka, do Zbuka. Free Fight Polska już w wielomilionowym nakładzie rozpowszechniło słowa twoje na mój temat, które brzmią tak. Lecz sugerowaniu bardzo poważnych czynów Murańskiemu. Mianowicie Marcin kilkukrotnie określił go mianem tak zwanego majciarza, a więc osoby, która w slangu więziennym została skazana za przestępstwa na tle seksualnym. Skompromituj mnie przed całą Polską. Musisz to powiedzieć. Nie krępuj się, nie bądź taki skromny, nie bądź taki delikatny. Jedziesz, masz coś, to jedziesz. Nigdy nie siedziałem w więzieniu, więc nie wiem, o jakich sloganach ten debil mówi. Po prostu nie mam takiej wiedzy, no, o czym, co on pierdoli. Ja nie wiem, no nie siedziałem, nie wiem. A teraz czas na Marcina Najmana i jego 3 minuty. Kolejna sprawa do Jacka Murańskiego. Moi drodzy, ale ja nie mam do niego żadnych spraw. Ja mam tylko mu wpierdolić. To nie ma co gadać, to trzeba lać, kurwa. Więc ja za bardzo tej konwencji w ogóle nie rozumiem. No o czym ja mam z nim, kurwa, gadać? No z półgłówkiem, no zobaczcie, no o czym rozmawiać z półgłówkiem, kurwa, no? Czy w takim razie chcesz, żeby jakkolwiek odpowiadał ci Jacek Murański, czy niech przejdzie do swojego panelu i niech zadaje trzecie pytanie? A chuj mi obchodzi. Dobrze. Co do córki Marcina Najmana, w kontekście ciągłego kłamstwa, chociażby teraz nawet z tego majciarza, nawet nie potrafisz tego w jakikolwiek sposób obronić, bo nie ma czego bronić. Użyłem słowa, że Marcin Najman strzela ślepakami, użyłem porównania, tak jak Casio użył porównania do tej kwana. Wiem, że nie rozumiesz. Porównania. Hiperbolizowałem i powiedziałem, kto ci to dziecko pomagał zrobić, jeżeli ciągle strzelasz ślepakami.
Kurwa! Kurwa! No dobrze, panowie stoją. Akurat czas się skończył u Jacka Murańskiego. To jest minuta dla Marcina Najmana. Akurat chyba możesz skomentować sytuację. Przede wszystkim za to, skurwysynu, że atakujesz niewinne dzieci, będziesz miał rozdzielony łeb na pół już w sobotę. To jest po pierwsze. Po drugie, nigdy nie powiedziałem, że jesteś gwałcicielem dzieci. Pokaż, kurwa, kiedy ja tak powiedziałem. Powiedziałem, że jesteś majciarzem, bo trenujesz w takich, kurwa, majtach, które wyglądają jak osrane, kurwa, jak w pampersie. Również dobrze mogę powiedzieć, że trenujesz, kurwa, w pampersie, bo cały czas srasz w gacie, kurwa. Rozumiesz to? Czy nie rozumiesz tego? I powiem ci jeszcze jedno, ty skurwysynu. Twój czas dobiega końca. Kiedy, kurwo, powiedziałem, że gwałcisz dzieci? Nigdy tak nie powiedziałem. Powiedziałem, że jesteś dzieciobijcą, bo atakujesz dzieci. Niewinne, ty skurwysynu. I za te wszystkie dzieci masz w pierdol w sobotę. Witam, dobry wieczór, mówi Zbigniew Stonoga. Pytanie do Marcina. Drogi Marcinie, wiesz, całe twoje życie to jest jedna wielka wygrana. Wygrana sportowca. Jest to rzecz, która postawiła cię dość wysoko na swój czas, w twoim czasie. Marcin, ty siebie nie szanujesz, że z człowiekiem, który obraża ludzi, który posługuje się takim szpeceniem człowieka, tylko właśnie dla kasy, bo wiemy, że to wszystko jest dla kasy, ty się nie wstydzisz z tym człowiekiem walczyć. Marcin, ty wygrałeś ręce w totolotka? Tu nie chodzi o żadną jakąś walkę sportową czy freakfightową. Tu chodzi o to, żeby mu wpierdolić i nie dostać za to zarzutów, bo wtedy, gdy on odsiadywał te 3 lata, on tam zmieniał, raz się przyznawał, tam się wysprzęglał, później nie. On wiadomo, że gdyby dostał gdzieś na ulicy, wiadomo, że to by było zgłoszone i wiadomo, że miałbym z tego powodu bardzo dużo nieprzyjemności prawnych. Natomiast ja jestem człowiekiem niekaranym i nie chcę po prostu sobie paskudzić, kurwa, życia taką szmatą. Ta szmata ma dostać po prostu w oktagonie, gdzie nie będę za to miał żadnych zarzutów, a będę miał możliwość rozjebania mu łba za to, że zaatakował czyjeś dzieci, nie tylko moje, również rodzonego brata i Nitra. I to jest ten powód, dla którego dostanie w pierdol. Historia tego rzekomego ataku, jakiegoś ataku mojego na dziecko mojego brata miałaby polegać na tym, że mój młodszy brat w dzieciństwie chorował na chorobę Jonder, która z dużym prawdopodobieństwem uniemożliwiała mu płodność. Moja mama po tym, gdy oświadczył, że ma dziecko, bardzo się tym niepokoiła i jakby podważała cały czas tą wiarygodność. Uwaga, w prywatnej korespondencji przed kilku laty, bodajże przed 5 laty, działając jakby dla spokoju duszy mamy, napisałem prywatnego SMS-a do brata, żeby poddał się tym badaniom. Podkreślam, prywatnego SMS-a. Ta sprawa nigdy nie ujrzałaby światła dziennego. Podkreślając, że jest to tak ważne, niech ta matka ma już po prostu święty spokój. I nawet zwróciłem się do niego, zrób te badania. To są bardzo intymne rzeczy, nie chciałem nigdy o tym mówić, ale tam dochodziło nawet do sytuacji, że mama do tego stopnia tam popadała w paranoję, że wyrzucała tego dzieciaka w środku nocy z domu. No bardzo przykre sytuacje, no ale skoro zostałem zmuszony, skoro Marcin Najman po raz kolejny dotknął tego tematu, to jestem zobowiązany to powiedzieć, jak to było, jak to wyglądało naprawdę. I brat do brata napisał prywatnego SMS-a. I teraz uwaga, i dzięki czemu świat się o tym dowiedział? Otóż mój brat, powodowany nienawiścią do mnie, bo ojciec go wydziedziczył, z powodów też, które jak będę miał jeszcze czas, to przedstawię, upublicznił prywatnego mojego SMS-a podczas wywiadu z Łukaszem Ekiertem, Antyfakty, prywatnego SMS-a, co miałoby uzasadniać jakiś mój rzekomy atak na to dziecko. Kto temu dziecku zrobił krzywdę tak naprawdę? Ja, pisząc SMS-a, wyrażając wolę mojej mamy, chcąc przerwać tą czasu. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Łukasz Ekiert z kanału Antyfakty. Ja też jestem w sytuacji procesowej z Jackiem, więc nie wszystko mogę mówić. Spokojnie, naprawdę prawda wyjdzie na jaw, bo kłamstwo ma krótkie nóżki. Jacek Murański nawet nie udowodni tego, że był w wojsku. Proszę zapytać Jacka, jaką on ma kategorię wojskową. Czy ma kategorię wojskową? Gdzie odbył tą zasadniczą służbę wojskową, która w tamtych czasach Somalii była obowiązkowa? W Somalii! We francuskim wojsku przecież mówił. On mi nie odpowie, bo on powie to samo, co w sytuacji ze Zbigniewem Stonogą, że jesteśmy w sytuacji procesowej, bla, bla, bla. I niech udowodni, niech nie powie, że on był tu i tu, kto był tam jego generałem przełożonym, tak jak wyczytał sobie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości kilka nazwisk prokuratorów, tak jak tutaj rzuca Pauletę. Pauleta to był portugalski piłkarz, Jacek, to tak w ramach śmiechu. Jacek sobie czyta ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości kilka nazwisk i on tym teraz rzuca. I no, trzeba też sobie powiedzieć, że dużo osób łapie się na to, co mówi Jacek Murański, no bo tego nie sprawdza.
Jak ktoś jest młody, niedoświadczony, nie rozumie pewnych rzeczy, które dzieją się w sądach, w prokuraturze, no to jak ktoś zna nazwisko prokuratora, no to wydaje się, że tak jak rzuca to Jacek, jakieś tam sygnatury, które nie istnieją, to faktycznie może wydawać się, że Jacek mówi prawdę. No jest to człowiek bez włosów, jest to człowiek dojrzały, wydaje się, że prawdomówny, wzbudza zaufanie. Jeszcze w niektórych osobach wzbudza to zaufanie, ale to wszystko zostaje powolutku obalone. Kto ujawnił te SMS-y? Ja czy mój brat tobie, Łukaszu Ekiert? W tym czasie twoja mama niestety już nie żyła. Tak, ja wyrażałem wolę mojej mamy, tak, i dokładnie to podkreślałem, żeby dla świętej pamięci mojej mamy, dla jej świętego spokoju, zrobił te badania. Ja jeszcze raz zadam pytanie, bo może nie zrozumiałeś, albo udaję, że nie rozumiesz. Kto wyjawił treść tych prywatnych moich SMS-ów do mojego brata? Kto? Proste pytanie, dobrze, to była odpowiedź, Jacku, nie wiem, czy zrozumiesz. Postaram się powiedzieć w języku polskim, żebyś... A po francusku byś nie powiedział coś? Po francusku? Nie, Jacku, to była odpowiedź do tego, co ty rzucasz w przestrzeń medialną. I jeszcze mam niespodziankę dla was, kochani widzowie Federacji Cloud MMA. Wydaje mi się, że dzisiaj także do studia będzie przynajmniej telefonicznie zaproszony brat Jacka Morańskiego. On będzie mógł szerzej to opowiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej odpowiednia osoba, która może z Jackiem Morańskim o tych SMS-ach między nimi rozmawiać, także próbujesz uciec od prostego pytania. Kto ujawnił treść prywatnego SMS-a? Ale powiedziałem, Jacek. Bo no, próbujecie mi wmówić, obawy. Że próbujecie mi wmówić wraz z Najmanem, że rzekomo dobrze. Jakieś dziecko atakowałem. Chciałbym tak popatrzeć na Jacka i coś mu powiedzieć. Jakby realizator mógł na Jacka kamerę. Jacku, chciałem ci tylko powiedzieć, że naprawdę cię nie nienawidzę, tylko po prostu spełniam misję dziennikarską, bo tak uczyli mnie na studiach, żeby dziennikarz spełniał swoją misję. Walczę o prawdę i będę do końca weryfikował każde twoje słowo, każde oskarżenie, które rzucasz w eter medialny. Nieważne, czy to jest w kierunku osób, które są lubiane, czy nielubiane, będę to realizował. Jacku, tak jak ty kiedyś powiedziałeś podczas jednego wywiadu, tik-tak, czekaj, bo nadchodzi coś naprawdę, naprawdę mocnego. I jak ja się o tym dowiedziałem, to jest to przerażające, to raz, jest to obrzydliwe, to dwa. Czekam tylko, żeby nasz proces się zakończył, potem będziesz mógł założyć drugi, bo naprawdę, naprawdę to są obrzydliwe i naprawdę to są mega mocne rzeczy, także czekaj, Jacku, bo się doczekasz. Dobrze, po pierwsze... Już podaję numer do brata i możecie dzwonić. To teraz tak. Po pierwsze, nie czekaj, nie bądź taki skromny, nie bądź taki nieśmiały. Jak masz coś, to dawaj. A po drugie, jeżeli teraz od razu apel do reżyserki, bo oni widzę, rozgrywają, jeszcze raz podkreślam, sprawa tej dziewczynki, teraz krzywdzonej przez Ekierta i mojego brata, nie będzie przedmiotem tego rozgrywania, żadnego numeru do brata. Jeżeli reżyserka zrobi taki paskudny numer, poniżej wszelkiej godności i dla dobra tego dziecka, jeszcze raz apeluję, nie ja ujawniałem treść SMS-ów. Jeżeli reżyserka dla podbicia oglądalności zrobi ten numer, Hieno, ja już po... On jest tak obrzydliwy, że ja nawet nie mam ochoty, kurwa, tam podchodzić. Ja tylko mogę tam podejść, mu w łeb wyjebać. Nie, ja tam nie podchodzę. Tylko mu pójdę jak zajebać. Nie musisz nic życzyć. Hieno, wygrałem ze Stonogą, wygram z tobą, wygram z Tańculą, pokoikiem 2-2, wygram z Matysiakiem. Więc jeżeli od razu apeluję do człowieczeństwa ludzi w reżyserce, bo nie wszystko jest na sprzedaż. Podkreślam jeszcze raz, kilkakrotnie zapytany Łukasz Ekiert. Kto się posłużył sprawą moich prywatnych SMS-ów do brata, które wynikały z troski mojej mamy? Kto? Łukasz Ekiert kilkukrotnie udawał, że nie rozumie pytania i nie był w stanie na nie odpowiedzieć. Ja wam odpowiem. Moje prywatne SMS-y wydostały się na światło dzienne przez to, że Łukasz Ekiert, hiena, szukał oglądalności, a brat uważał, że w jakiś sposób zaburzy mój wizerunek w procesie sądowym, czyli wpłynie na postępowanie sądowe, co mu się nie udało. Więc apeluję do reżyserki, jeżeli dziecko będzie tutaj przedmiotem tego rozgrywania, to dziecko nie zasługuje na to i nigdy nie było to moją intencją. Pisałem SMS-a do brata w dobrej wierze 5 lat temu i nie było moją intencją, w przeciwieństwie do intencji tych hien, wprowadzanie i granie tym dzieckiem. Więc apeluję, jeżeli nie chcecie zerwać tego programu, to połączenie nie może być wykonane. Nie dlatego, żebym miał jakiś problem, bo ja mogę... Nie ja mam problem. Nie chcę problemów dla tego dziecka. Apeluję do waszego człowieczeństwa. Ta dziewczynka mi nic nie zrobiła i w życiu bym tego nie zrobił. W życiu to z moich ust by nie wyszło. W życiu nie wyszłoby z moich mediów. W życiu nie byłoby upubliczniane przeze mnie. Oni oceniają mnie swoimi kategoriami. Cenią mnie swoją miarą.
ale mi jest daleko do was. Dlatego jeszcze raz apeluję do reżyserki, nie róbcie tego, nie idźcie tą drogą. Możecie rozmawiać z każdym, możecie dzwonić do każdego. Nie grajcie tym dzieciakiem. Nie zasługuje na to. Dobrze, natomiast chciałem przejść teraz do czatu, ponieważ od kiedy był temat Łukasza Ekierta i pana brata, cały czat od tych 10 minut spamuje telefon do brata, natomiast pan postawił swoje warunki. Jeżeli ale Zbigniew Stonoga... Ale teraz ja nie mówię, co mówi reżyser, teraz mówię, co pisze czat. Proszę wysłuchać. Natomiast Zbigniew Stonoga... Jeżeli to zrobicie, to zrywam program. Ale z rodzonym bratem? Nawet... Wyjaśniłem dobrze, jeżeli ludzie są tutaj o pewnej wrażliwości, to zrozumieją. Jeżeli to zrobicie, to uważam, nawet będę wzywał do bojkotu w sobotniej gali, bo jeżeli się do tego stopnia posuniecie, przy tym stopniu mojej argumentacji, której użyłem, jeżeli wszystko będziecie chcieli zmonetyzować, a dlaczego brat to nie, może nie tylko, że ja zrywam dzisiejszy program, ale zrywam galę i będę wzywał moralnym obowiązek, moralnym, jeżeli się do tego posuniecie, moralnym obowiązku, obowiązkom... Ale to ty się możesz wypowiedzieć, a brat się nie może wypowiedzieć? To ja od razu, a ja znam wasze wstępne działania i tyle wam odpowiedzi dla waszego czatu. Ale to ty się możesz wypowiedzieć, a brat nie może? Wy się posługujecie instrumentalnie czatem. Ja uzasadniłem, jeżeli to zrobicie, to będzie przekroczenie, to będzie krzywda dla tego dziecka niewyobrażalna. Teraz jeszcze na jakimś etapie jest to dziecko anonimowe. Jarosław z tej strony. Witamy serdecznie. Do kogo mamy pytanie, panie Jarosławie? Mam pytanie do Jacka Murańskiego. Słuchamy. Nagrał Jacek Murański wczoraj filmik. Tam posługiwał się całym stadem kurek. Dzwonię do niego jako arcykura. Chyba się domyślasz, Jacku, kto dzwoni. O kurwa ty. Więc, o buzie! Jeżeli sobie już wytarłeś gębę moim pseudonimem, moim nazwiskiem... Ty poważnie? Tam siedzi mała kura, a tam dzwoni duża kura? Więc chciałem cię wyzwać właśnie na Mela ci na ryj, ty! My nie wiemy, kto dzwoni. Czy możemy się dopytać, kto dzwoni? Mela ci na ryj! Jarosław Sokołowski-Masa. Okay. Tylko jak chcesz, możemy walczyć. Tylko od tej małej kurki obok zabierz ten pas WKU czy KKW, obojętnie jak to, jaki tam ma. Co ty chcesz? I zapraszam, zapraszam Rurku, cię do walki. Rurku, co ty chcesz? Chcesz walczyć? Wiesz co chcę? Żeby twoja żona miała męża bez zęba. I wtedy ci ta mała kura wsadzi to, co temu piłkarzowi chciał wsadzić. Słuchaj, jedno to dajesz, miałeś naprawdę, przyznaję ci, dajesz, jedno to miałeś Rudo, rację, dajesz, to, że ta walka skończy się na pierwszej rundzie. No, kurwa. No, tak. Ja polowałem na małą, kurę. Na małą kurę, na osiedlowego chłystka oświecińskiego. Trafiła się większa kura, a teraz zadzwoniła arcykura. No Jacku, możesz żużlować. Możesz żużlować. Ty, ale wkręcacie. Poważnie, to jest ta rura? To jest ta rura? Nie wiem, tak się przedstawił. Pamiętaj, weź ten pas WKU czy KKW, obojętne. Ja, kurwa ci. Ale suka. Dobra. A? Na razie. Mela ci na ryj, ty, bez zębów. Dobrze, z tego co wiemy, to najprawdopodobniej był to Masa, chociaż pewności 100% nie mamy. Marcin, widziałem, że się tak, z wywiadu teraz załapałem z wywiadu Żuroma, no. On, ta suka. To co? No właśnie widzę twoją reakcję za bardzo. Ta suka! Natomiast jeżeli dobrze zrozumiem, jesteś określony nazwą małej kury. Ale co? Czy jedną z tych osób, która była wymieniana, to chodziło o Marcina Najmana? Jacek Murański. Polowałem na żula osiedlowego, na osiedlową 60 od kilku lat, na Oświecińskiego. Trafiła mi się częstochowska inkognito, mała kura. A w tej chwili trafiła się arcykura. Europejskich zasięgów arcykura. Ja pierdolę. Jarosław Masa, arcykura Sokołowski. Sokołowski, mela ci na ryty. Natomiast widzę pierwszy raz, żeby ktoś budził większe emocje w Jacku Murańskim niż Marcin Najman. No, kurwa, no, ja! No dobrze, korzystając z tak dużych emocji, jeżeli Jacek Murański jest tak bojowo nastawiony, to myślę, że to jest chyba ten moment, panie i panowie, nie wciągnij mnie tutaj. Wypierdalaj. Tu, kurwa, teraz jest. A, aż mi puściło, aż no, nie, postanowiłem nie przeklinać. Popuściłeś? Ale arcykura zadzwoniła, no. Ha, ha! Dajcie mi teraz tym chłyskiem tu spokój tu. Kurwa, ja pierdolę. Nic z tego Kaniowski nie będzie tu. Masa, masa, siku tasa! Masa, masa, siku tasa! Tak jak cię przywitali na ochronkach, ty arcykuro. Ostatnie słowo do Marcina Najmana? Też si. Co ty kurwo jebana! Ty szmato pierdolona! Ty kurwo!
pościsz, ja jebie, ty p***ale jebany. Ty p***ale jebany. Ty p***ale jebany, kurwo, szmato pierdolona. Pierwszy raz mamy sytuację, że stoi Jacek Murański, Marcin Najman siedzi. Niech se lepiej kurwa siądzie, bo mu jak wyjebie, to kurwa już tej walki kurwa nie będzie. Bo cię teraz kurwo znokautuje. Rozumiesz to? Bo cię teraz kurwo znokautuje. Panie i panowie, myślę, że w ten sposób zakończymy ostatni roast przed galą. Widzimy się w piątek na ważeniu. Kurwa. Widzę, że jeszcze są jakieś emocje, więc nie chcę wam przerywać. Kurwo ty. Butelkarzu ty. Ostatnie słowo, panowie, po tej sytuacji? Ja już powiedziałem. Jedyne, co czeka, to go wpierdolę. Najman, Najman! Si! Ty, kurwo, szmato pierdolona! Cię, kurwo, dojadę w sobotę. Masz taki wpierdol, kurwo, że zobaczysz. Że się nie pozbierasz, kurwo. Do rzucania, bruda nie się? Nie pozbierasz się, kurwo. Bruda się? Nie pozbierasz się, szmato. Bruda się, masz coś jeszcze do rzucania? Nie pozbierasz to się, to sobie porzucaj. Ale ja nie chcę rzucać, ja będzie wyjebać zęby. Nie tutaj. Chodź, szmato, chodź. A co, kurwo, nie tutaj? Tu ci wypierdolę. Tu. Najpierw ty inkognito, a potem wielka ta kura, która zadzwoniła. Zobaczysz. W sobotę już, twoja kariera kończy, kurwa. Odejdźcie, bo jestem groźny, Najman. Rozumiesz to? Pedale jebane. Najman, odejdźcie. W sobotę się kończy twoja kariera. Jestem Marcin Najman. Jestem groźny. Jestem największym gorylem w Częstochowie. Jestem cesarzem i się rozpierdolę. Jesteś fajerszczarzem. Ty rura. Jesteś fajerszczarzem. Najman, Najman. Jesteś fajerszczarzem. Na ochronce znowu jesteś? To powiedz, żeby odeszli. Kurwo. No powiedz, żeby odeszli. To znowu na ochronce jesteś? Jebany kurwa. Ta. Aż szkoda przerywać, kiedy to wszystko zaczęło się toczyć w taki sposób. Panowie, aż ciężko wam przerwać. Ty gruby, ale ci bombę wywaliło. Co tam masz? Bombę, to by tą bombę przy łbie wywaliło, ty debilu. I od tamtego momentu jesteś debilem, kurwa, rozumiesz? Wiesz co, chcecie doholować do tej soboty. Kurwa, doholować. Chyba bym się teraz przeładował. Kurwa, jebana. To. Najman, kurwa, dzisiaj zgaszę, kurwa, jak peta, kurwa. I już nic nie będzie. Ty szmato, jebana. Panowie, czy z rękoma z tyłu jesteście w stanie podejść do siebie? Tak, ja mogę podejść i mu wypierdolić w zęby. Tak, mogę podejść i mu wyjebać w zęby. Bardzo chętnie to zrobię. On zwariował? O kurwa, jestem chorusz. Najman! Ja pierdolę. Jestem groźny Marcin Najman! I leków nie wziął znowu. Ja pierdolę. Znowu. 9 marca, panie i panowie. Nie, parówy. Klaut. Kurwa jebana, szmato. Ty p***ale zajebany. Kolegę podpisz. Ty p***ale zajebany, ty. Twój kolega inkognita jest już po zwolił. Tobie, kurwo. Jest po tobie. Twój kolega zrobił. Jest po tobie. Tak. Ty worku, ty. Ty szmato jebana. Ty jesteś śmieszny. Ja pierdolę. To będzie najłatwiejsza walka w moim życiu. Ty, ja miałem być... Taki gremlin, kurwa. Ja miałem być kaurem. Ty, to jest będzie najłatwiejsza... To, jesteś kurwa wysoki, taki, że ci wyjebie. No chodź, chodź kurwa, chodź. Dwóch ochroniarzy trzyma Marcina Najmana. Kurwa jebana, chodź, kurwa, patrzcie się, kurwa. Chodź, szmato, patrz, kurwa jebana. Szmato, pierdolona, chodź tu. Kurwo jebana, cię kurwo dojadę, kurwo. Jest po tobie, kurwo. Jest po tobie, szmato. I skończyło się tak, że trzech ochroniarzy trzyma Marcina Najmana. Ty kurwo! Bana! Ty kurwo jebana! Szmato pierdolona! Cię zajebie, ty kurwo! Cię zajebie, cię, ty kurwo! Odsuń się, kurwo! Panowie, bo tutaj... O co się kurwa? Chcemy zapewnić, że ochrona przeszukała wszystkich. Później, kurwo. Później. Nie, bo teraz trzymacie Marcina. No co ty kurwa robisz? Ty szmatuj jebana. Ty kurwa. Pierdolę. Chodź, kurwa. Chodź, szmat. Panowie, bo... Później, kurwa. Posłuchaj się. 9 marca w pay-per-view dojdzie do tej walki. Tutaj Marcin był trzymany przez trzech ochroniarzy, nie mógł nic zrobić. Jacek Murański wychodzi ze studia. A szmata spierdala nie wychodzi. W sobotę kończymy tego parszywca i znika z przestrzeni internetu. Widzimy się już w piątek na ważeniu. Do zobaczenia.